Być może będę pierwszym więźniem politycznym 4 RP, mówi Stanisław Gawłowski po serii fałszywych oskarżeń skierowanych przeciwko niemu. Oszczerstwa rzuca człowiek z PiSu, z czego wyraźnie czerpie korzyści. Prokuratura działa w oparciu o nieistniejące prawo i w sprzeczności z prawem obowiązującym. Zegarek wręczony rzekomo jako łapówka w roku 2011 poseł Gawłowski zakupił sam w 2008. Agent CBA przed jakimkolwiek wyrokiem sądu mówi do żony posła RP. Go pani nie tłumaczy, mąż i tak pójdzie siedzieć. Czemu tak powiedział? To przecież słowa Kaczyńskiego. Oni wszyscy pójdą siedzieć, powiedział prezes partii władzy na sali sejmowej o członkach opozycji. Jak w tej sytuacji można poważnie traktować zarzuty wobec Gawłowskiego, skoro Kaczyński po prostu spełnia swoje groźby?